proszę bardzo, srebro późniejsze, dwunominał. Ale co naprawdę też nie kiepskie, proszę bardzo, to w ogóle zarobista jest ta moneta. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, czy wiedzą Państwo, jak wyglądało nasze działanie jeszcze przed, powiedzmy, 15 laty? Od samego początku działaliśmy aukcyjnie. Jednak wtedy były te aukcje głównie internetowe, głównie jeszcze na platformie Allegro. Natomiast też inaczej wyglądała kwestia pozyskiwania materiału aukcyjnego. W mniejszym stopniu było to nastawione na skup w firmie, gdzie Państwo przychodzili do nas do firmy. Bardziej było to nastawione na poszukiwanie materiału samodzielnie, zakupy w innych firmach, zakupy na giełdach, wtedy jeszcze bardzo powszechnych, odbywających się w zasadzie co weekend gdzieś, jak i zakupy w dużej mierze na aukcjach zagranicznych, przy czym na aukcjach zagranicznych zakupy nie tych pojedynczych pozycji, które były ilustrowane w katalogu osobno, sprzedawane jako na sztuki wybrane i tak dalej, gdyż tutaj była konkurencja z kolekcjonerami, no siłą rzeczy. Po pierwsze, kupując do handlu, trudno mieć możliwość nawiązania walki z kolekcjonerem, który widzi dokładnie to samo i kupuje do swojej kolekcji. On automatycznie wygra to, płacąc większą kwotę. Po drugie, ja od samego początku uważałem to za trochę nieetyczne, jeżeli ja handluję materiałem numizmatycznym i powiedzmy konkuruję o zakup tego samego materiału z moim klientem, z kolekcjonerem, a następnie próbuję sprzedać ten towar u siebie na aukcji drożej i potencjalnie również ten sam klient jest zainteresowany. Czyli rzadko rywalizowaliśmy o te pojedyncze sztuki na aukcjach, natomiast aukcje od zawsze, szczególnie aukcje za granicą i szczególnie niegdyś w Niemczech, w Ameryce, obfitowały w loty, zestawy, kolekcje. Czyli naturalna kolej rzeczy. Jeśli dom aukcyjny pozyskuje grupę do sprzedaży, kolekcje jednego kolekcjonera, drugiego, kilku kolekcjonerów. W każdej kolekcji jest tak, że nie wszystko w tej kolekcji jest takie, że sztuka w sztukę robi się z tego pojedyncze pozycje, opisuje i wystawia. Gro rzeczy to są często dublety w tych kolekcjach, to są rzeczy powtarzalne, które ciężko sprzedać na sztuki, szczególnie, że powiedzmy będą konkurowały same z sobą, będą po dwie, trzy takie same, kolejna coraz powiedzmy gorszej jakości i to brzydko mówiąc zamula troszeczkę ofertę. I w ten sposób sprzedawane były również największe kolekcje, które szły pod młotek aukcyjny, czyli cofając się na przykład do początku XX wieku, jedna z pierwszych wielkich kolekcji, 1904 rok, kolekcja Chełmińskiego z Szarawki, idąca na sprzedaż, na sztuki wybrane wielodukaty, dukaty, talary rzadkie, bo już na przykład talary takie jak Zygmunt III Waza były sprzedawane w zestawach na jednej z tych wielkich aukcji właśnie przedwojennych, to mimo, że wyszczególnione były grupami na przykład ileś 10 czy 15 numerów z talarami Zygmunta III i załóżmy tam już w mniejszych grupach licząc było powiedzmy z 30 talarów, to na aukcji aukcjonariusz podejmował decyzję, a teraz pozycję załóżmy od numeru 100 do 110, czyli talary Zygmunta III, licytujemy jako jedną pozycję. No ale to był początek XX wieku, inny rynek numizmatyczny, wtedy można było talary sprzedawać w zestawach. Współcześnie tak już się nie robi, ale pierwsza wielka kolekcja sprzedawana w tym tysiącleciu, czyli rok 2000, albo powiedzmy w ostatnim roku poprzedniego tysiąclecia, czyli kolekcja Karolkiewicza, to również gro rzadkości sprzedawanych na sztuki, ale na końcu katalogu zestawy. I proszę Państwa, te monety w zestawach wtedy sprzedawane u Karolkiewicza po kilkanaście, czasami po kilkadziesiąt sztuk, są dzisiaj również poszukiwanymi rarytasami. I bardzo miło wspominają uczestnicy aukcji Karolkiewicza tenże udział w aukcjach zestawów i lotów na końcu, gdyż tam procentowało obejrzenie tych rzeczy, można było kupić wiele fajnych rzeczy w grupach, wybrać z tych grup pojedyncze istotne rzeczy dla siebie, dla swojej kolekcji, natomiast pozostałe rzeczy sprzedać, w efekcie tak naprawdę bardzo często zamortyzować zakupione, wybrane tylko te pojedyncze sztuki z lotów sprzedażą pozostałej części zestawów. Proszę Państwa, ja działając na zakupie zestawów, oczywiście już nie takiej jakości jak te, które były u Karolkiewicza, mam duży sentyment do tego typu oferty aukcyjnej. Stąd regularnie od początku, odkąd zaczęliśmy aukcje stacjonarne, próbuję przeforsować również ten dział u nas w obrębie oferty aukcyjnej.
I dotyczy to szczególnie monet. I właśnie dzisiaj, mamy poniedziałek, jest dział, kiedy sprzedajemy zestawy monet polskich. Jest to specjalny dział wydzielony. Jest to sesja czwarta. 187 różnych zestawów. Proszę zobaczyć tutaj w katalogu aukcyjnym, jak to wygląda. Proszę Państwa, dokładnie mniej więcej ta sama zasada, którą powiedziałem wcześniej. Czyli otrzymując w tym przypadku akurat dwie duże stare kolekcje. Dublety kolekcji kopertkowej zbieranej w latach wczesnopowojennych do lat środkowych PRL-u, bodajże ona została zarzucona w latach 70. już. Siłą rzeczy kolekcjoner tutaj kupował to, co było do kupienia, czyli kupował pakietami, załóżmy, orty. Wybrał kilka, jego zdaniem, najciekawszych, najfajniejszych do kolekcji. Pozostałe zostały zachowane w pudełku, trafiło to teraz do nas. No nie jesteśmy w stanie sprzedać zestawu 26 ortów, na przykład tak jak tutaj teraz zgrupowanego, na sztuki każdego orta osobno. Proszę Państwa, ta aukcja i tak w pierwszym dniu, gdyby licytowana była Stara Polska, licytowała 1000 pozycji. Także tutaj dołożenie na sztuki kolejnych tych pozycji zestawów sprawiłoby, że samą Starą Polskę licytowalibyśmy kilka dni. Więc te zestawy trafiły do nas na aukcję, ale polecam przejrzenie tego działu. To nie są, proszę Państwa, zestawy na zasadzie takiej, że to, co się nie nadaje do sprzedaży, to sprzedajemy w zestawach. To są naprawdę ciekawe zestawy z rzeczywistych, starych kolekcji, pobieżnie przez nas przejrzane, owszem, czyli te rzeczy, które uznaliśmy na pierwszy rzut oka, oglądając, że są rzeczami ciekawszymi, jak najbardziej je wyłowiliśmy, stawiliśmy na sztuki, ale to nie znaczy, że to, co tutaj zostało, jest nieciekawe. Poza tym jest inny stopień ciekawości, zależnie od stopnia zaawansowania. Czyli zaawansowany kolekcjoner być może nie znajdzie w tych zestawach nic dla siebie, ale średnio zaawansowany już może wyłowić jakieś sztuki, a początkujący, jestem pewny, że będzie miał tutaj po prostu istne Eldorado. Wybierając na przykład taki zestaw ortów. Proszę Państwa, to orty z pospolitych, owszem, lat bydgoskich, ale akurat te bydgoskie z lat 21-24 są pospolite, ale to są i ciekawsze odmiany według rzadkości w katalogu Szatalina, jak i orty typologicznie ciekawe, bo gdzieś tutaj jest ort z szesnastką. Ja na szybko teraz przeglądając nie wskażę, który jest nas. O, proszę bardzo, mamy go tutaj. Rzadka odmiana, co prawda może nie zachwyca urodą, ale ort z cyfrą 16 pod popiersiem królewskim. Proszę Państwa, poszukiwana moneta typologicznie się wyróżniająca. Monety nie są wcale brzydkie. Proszę zobaczyć, jakie są fajne detale. Stare patyny na tych monetach. Już ten zestaw może być bardzo przyjemny, gdyż średnia cena orta w tej chwili, myślę, że ciężko kupić orta poniżej 200 zł. Tu mamy 26 sztuk ortów. Cena jest 2,5 tysiąca w tej chwili. Startowało 1000 zł, czyli wychodzi po 100 zł. Zakupując taki zestaw, można sobie wybrać kilka typologicznie rzeczy, które nam się będą podobały do zbioru. Resztę trochę potrzymać jako inwestycję. Sukcesywnie sprzedawać albo mieć na przykład materiał do wymiany z innymi kolekcjonerami na inne potrzebne, poszukiwane nominały. I takich zestawów, proszę Państwa, u nas jest gro. Tutaj inna kolekcja, nie kopertkowa, ale przyszedł do nas kolekcjoner, który też reorganizuje swój zbiór. Zresztą sam powiedział, że zbiera już tak dużo różnych tematów, że nie jest w stanie wszystkiego ciągnąć, musi podcinać niektóre rzeczy, tym bardziej, że są też inne potrzeby finansowe, które mógłby z tego sfinansować. Przyjęliśmy od niego sporo rzeczy. To już jest druga aukcja pod rząd, gdy sprzedajemy rzeczy tegoż kolekcjonera. Natomiast zobaczywszy takie zestawy Polski Królewskiej, których na pierwszy rzut oka nie było nic ciekawego, no uznaliśmy, że tego na sztuki nie jesteśmy w stanie mu sprzedać, ale sprzedamy to jako zestaw, jako fragment jego kolekcji. Proszę bardzo, orty popakowane w holdery, niektóre jeszcze poopisywane cechami charakterystycznymi. Z drugiej strony bodajże tam są jeszcze chyba odnośniki na niektórych do katalogu Szatalina. Wszystko u nas jest pokazane na dobrej jakości zdjęciach. Proszę bardzo, to na przykład odmiana Pogoń bez mieczy. Zobaczmy, jak wygląda to Pogoń bez mieczy. Prawdopodobnie tu chodzi o tą odmianę. Dokładnie. Bardzo fajny typologicznie ort leżący w zestawie. Warto przejrzeć te zestawy. Zostało kilka godzin, proszę Państwa. A może tu być niezła zabawa. Jeżeli ktoś prowadzi działalność numizmatyczną, ja pamiętam początki swojej działalności, to co wspominałem przed chwilą, gdy poszukiwałem towaru aukcyjnego, czy do sprzedaży ogólnie w naszej ofercie na giełdach, wybierając jakieś pojedyncze sztuki, wtedy składając takie zestawy później do dalszej sprzedaży, to taka oferta dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które powiedzmy w tej chwili jeszcze nie otworzyły własnych punktów, w dobie pandemii jest też ograniczony jeszcze ruch giełdowy. Bardzo
atrakcyjnie można przejrzeć tutaj ofertę pod kątem własnej oferty firmowej, czyli kupując taki zestaw, można go rozparcelować na pomniejsze sztuki, wystawić u siebie w sklepie internetowym, na aukcjach swoich własnych, chociażby, nie wiem, internetowych, czy jeśli ktoś ma już punkt stacjonarny. Proszę Państwa, stara Polska nie jest wcale czymś, co leży na każdym rogu. To nie jest tak, że powiedzmy ona przychodzi codziennie od każdego kolekcjonera. Z praktyki od każdego, może nie tyle kolekcjonera, co od każdej osoby odwiedzającej nasz sklep. Z codziennej naszej praktyki, gdy prowadzimy teraz działalność w różnych zakresach, ten skup codzienny to w 95%, jeśli nie więcej, procentach stanowią rzeczy z XX wieku. Czyli generalnie powojenne dominują, Polska, zagranica, trochę banknot, trochę moneta. Z reguły dość często również międzywojnie, ale jeśli coś starszego, to z reguły jakieś, brzydko mówiąc, wycieruchy z końcówki XIX wieku. Ciężko liczyć, żeby w codziennym skupie trafiały do nas stare królewskie numizmaty. Te jednak trafiają ze starych zbiorów, tak jak to taka pani, która dzisiaj akurat dzwoniła do nas przed chwilą, powiedziała, że no to, czym się zajmujemy, to już odziedziczone kolekcje, ona takich nie ma, ona ma właśnie pozostałości z wycieczek. Dokładnie, proszę Państwa. Więc mając chociażby swój punkt i nie mając ciągłego dopływu od lokalnej ludności z ich zasobów, walorów numizmatycznych starej Polski, można rozważyć tego typu zestawy właśnie jako coś, co można rozparcelować, położyć na ladzie po określonych cenach, może stanowić również doskonały materiał handlowy. Także warto poświęcić czas na przejrzenie tych zestawów. One są u nas w takiej postaci, proszę zobaczyć, no część jest tutaj w woreczkach. Oczywiście proszę się nie przerażać, do wysyłki one będą odpowiednio zabezpieczone. Tutaj część jest właśnie kolekcja kopertkowa, znaczy cały ten zestaw jest kolekcji kopertkowej, część tych ortów jest w kopertkach, część luzem. Proszę sobie wyobrazić, jak my to rozpakowywaliśmy, gdy gro kolekcji kopertkowej sprzedaliśmy 2 lata temu. Myśleliśmy, że tak naprawdę to była cała kolekcja kolekcjonera, to była ta główna kolekcja. W tej chwili, gdy otrzymaliśmy zaproszenie do przeglądu reszty i się okazało, że po prostu to są pudełka pełne właśnie wypchane monetami tego typu, no to byliśmy pod olbrzymim wrażeniem, ile ten kolekcjoner tego niegdyś nachomikował. Także takie zestawy będą. Ale proszę Państwa, w tych zestawach są rzeczy, których naprawdę na co dzień się nie spotyka. Tutaj mam naszykowany na przykład jeden zestaw wyjęty już z folii, żeby go Państwu bardziej pokazać. Królestwo Kongresowe, XIX wiek. Duże srebrne monety. Jestem początkujący kolekcjoner, marzę o tym, żeby mieć jedną piątkę, dwójkę, złotówkę. Natomiast tutaj w jednym zestawie jest gro dużego srebra. Owszem, jest to srebro w stanach obiegowych. Czyli tutaj nie mamy jakichś zachwycających kondycji, które można, nie wiem, dawać na grading, na MS, ale proszę zobaczyć, to wcale nie są złe monety. Są zupełnie poprawne, czytelne monety. Tutaj tą monetę odrzuciłem. Czytelne, bo gdy rzeczywiście ten portret jest przytarty, ale zarys jest. Wszystkie napisy są czytelne. Do początkującej kolekcji całkiem sztuka, szczególnie taka typologiczna. Poza tym weźmy pod uwagę, że zaawansowany kolekcjoner oczywiście buduje kolekcję już wyszukanych pozycji, gdy już ma doświadczenie, wie co jest wyjątkowe w danej klasie. Ale początkującego kolekcjonera, który stopniowo zgłębia arkana numizmatyki, cieszyć będą pojedyncze sztuki typologicznie dokładane do takiego zbioru. I jestem pewny, że kupiwszy na przykład taki zestaw piątek, dwójek, jedynek srebrnych, jest w stanie wybrać sobie kilka typologicznie sztuk. Czy to wizerunkowo, na przykład po jednej z nominału, z typu, czy nawet następnie w rozdzieleniu na roczniki, a resztę przeznaczywszy na wymianę z innymi kolekcjonerami, czy wystawiwszy chociażby na Allegro, jest w stanie odzyskać pewnie pieniądze z tej sprzedawanej reszty, takie, jakie zapłaci za cały zestaw, zostawiając sobie kilka monet jako gratis. Także proszę Państwa, polecamy te zestawy. Zestawy są mniejsze i większe. Część mamy w torebkach, tak jak tutaj widać. Na gro właśnie to są te zestawy z kolekcji kopertkowej albo z drugiej takiej kolekcji, którą nazwaliśmy cienieńkie, stareńkie, gdyż to też od, powiedzmy, nawet nie tyle kolekcjonera, co z zasobów rodzinnych zostały nam przyniesione. Monety powijane były w takie, o, w
takie papierki albo z szarego papieru, albo z takiego jeszcze bardziej starego, pergaminowego, opisywane takim starym charakterem pisma, i na jednym właśnie było napisane, ktoś nawet nie wiedział, co to jest, że cienieńkie, stareńkie monety ojca, i napisana ilość sztuk. I z tego też jest sporo, o, proszę bardzo, 6 sztuk ojca, właśnie o tym napisie mówię. Tu z drugiej strony często były napisy, to co się udało komuś odczytać na podstawie tych monet, czy jakieś daty, ale to są bardzo takie lakoniczne opisy. Ale proszę Państwa, w dziale zestawów, o, na przykład taki rarytas. W ramach zestawów grupa monet z jego kolekcji, w jego kopertkach. Także tutaj są smaczki. Generalnie w Polsce przyjęła się idea, że jeśli coś jest sprzedawane w zestawach, to tak naprawdę to są śmieci, które do niczego się nie nadają. Ale jeśli Państwo wejdą do naszego działu zestawów, poświęcą nam trochę czasu, to jestem pewny, że wchodząc tam z założenia na chwilę, żeby tylko przejrzeć, utkną Państwo tam na długie godziny i się będą emocjonowali, czekając na to, kiedy zacznie się aukcja. To są naprawdę dobre, treściwe zestawy. Tu są mniejsze zestawy. Tu są ich numery aukcyjne z boku. Proszę bardzo, tutaj na przykład monety z dziurami w zestawie, ale mimo że moneta z dziurami, to bardzo czytelna. Zaawansowany kolekcjoner taki nie będzie się o swoim zbiorze, gdyż ma ładne sztuki z danych typów. A dla początkującego, bo jak ta jeden, drugi, no to akurat mało czytelny ort Augusta III. Przepraszam, bo tak ledwo mówię, ale muszę się mocno wychylać nad stołem, żeby je pokazywać. Szóstak Balborski, 96 rok, dziura dziurą, ale moneta w pełni czytelna. Jeśli ktoś chce mieć zbiór typologiczny, pójść do szkoły, pokazać na lekcji historii przy okazji omawiania Zygmunta III, jak wyglądają monety Zygmunta, to świetnie. Tutaj mamy od razu okazję ku temu. Tu dwa szóstaki na dole Jana III Sobieskiego i szóstak Zygmunta III Wazy, 10-groszówka, 19-wieczna, jedna, druga. Bardzo interesujący zestaw tutaj. To jest też kolekcja. Ktoś zbierał boratynki. No, boratynek na sztuki na aukcji bardzo wybiórczo wystawiamy. Pojedyncze w sztuki ze względu przede wszystkim na ładną kondycję. Tutaj są wcale niekiepskie boratynki, no ale nie zdecydowaliśmy się na sztuki tego wystawiać. Powiedzieliśmy, że jedyna forma, którą możemy zaproponować, to sprzedać tego jako całościowy zbiór. Zrobiliśmy dobre zdjęcia, odwracając na awers, na rewers. Można zobaczyć w dziale zestawu właśnie dokładnie, oglądając każdą monetę, co tam jest. I też można mieć sporą radość z zakupienia 64 sztuk szelongów miedzianych Jana Kazimierza jako jednej pozycji. Tu wspomniane właśnie zestawy razem z kartami z klaseru. Kolejne. O, tutaj ta kolekcja, co wspomniałem. Cienieńkie, stareńkie. Tutaj akurat mamy szelongi ryskie. Cały worek. Tutaj opisy stare jeszcze. Tu fragmenty kolekcji kopertkowej. Dwa rodzaje kopertek. Tutaj również dużo srebra. Takiego fajnego srebra. To rozsypmy jeszcze tutaj na stole. Przynajmniej na rękę rozsypmy. Tam wyjąłem srebro z królestwa finansowego. A w ramach tego worka proszę bardzo, srebro późniejsze, dwunominałki. Ale co naprawdę też nie kiepskie. O, proszę bardzo, to w ogóle zarobista jest ta moneta. Tu ma nacięcie u góry takie lekkie, nad głową lewego orła, ale stara patyna, niezły detal, fajny połysk w zakamarkach i rocznik też nie najpospolitszy, 1840, mennica warszawska. Proszę bardzo, następna, 36. To chyba w ogóle jest całościowy zbiorek, jeśli się nie mylę, czy będą różne lata. Proszę zobaczyć, mamy 39 rocznik. Ale tam naprawdę, patrząc na to, co jest oferowane, powiedzmy, na kup teraz, czy w wysokich cenach wystawiane na Allegro, czy na eBayu, tego typu monet, jakie są stany oferowane tam, to te są naprawdę znakomite na tym tle. Zobaczmy, co jest w tej torebce. Coś dużego, to będzie dziesiątka prawdopodobnie. 36. No mocno wyoblona obiegiem. Taka jest trochę wyoblona dość mocno, także niewykluczone, że jest to jakiś egzemplarz po zawieszce. Tak, tu się coś działo. Czyli prawdopodobnie była jako medalika, widać jakieś ślady lutowania, ale solidna, w pełni czytelna. Dycha, czyli moneta wielkości talarowej, polska XIX-wieczna. Tu jeszcze jedna duża sztuka. Proszę Państwa, sam z chęcią oglądam te zestawy w tej chwili. No ta też jest, ta to jest fajna całkiem. 33 rocznik. Troszkę gdzieś tam jeszcze przebłyskuje, chociaż słabo jednak w zakamarkach. Tu się coś dzieje, jakiś inny wygląd tego tła, być może jakaś podczyszczona czy lekko manipulowana, ale
poprawna, no jednak tu uderzona na rancie, czytelna, spiszmy ją bardziej. Na pewno ma dobre zdjęcia u nas na stronie, będzie można lepiej zobaczyć. Kolejna dziesiątka dwunominałowa w takim zestawie, a to nie są monety, które spotyka się na co dzień. Też coś dużego, pewnie jeszcze jedna wyżka będzie, albo piątka. Nie, to jest rublówka. Już mennica warszawska w okresie, gdy bije nominały tylko typowo rosyjskie, czy już nie ma akcentu polskiego. No ale 47 rok, wcale nie najpospolitszy, bo najpospolitszy chyba będzie 44. Mennica Warszawa, porządna moneta. Proszę Państwa, dyskała porządnego zbioru w tym jednym zestawie. Już nie będę więcej kopertek wyciągał. Proszę przejrzeć sobie, jak to wygląda tam na żywo. Proszę. Dwunominałówka z drugiej emisji. 25 kopiejek na 50 groszy. Dość rzadki nominał. Również całkiem przyzwoita i zjadliwa. A zobaczmy jeszcze. Wiem, że nie będę wyciągał, ale sam jestem ciekawy, co tu jeszcze siedzi. Proszę bardzo. 3/4 rubla na 5 zł. 36 rok. No ta dość mocno wytarta. Tu już tam orzeł spłaszczony, ale również konkretna moneta. Tak wygląda jeden z zestawów w ramach XIX wieku. 36 rok. Złotówka. Zapraszamy. Ogólny pogląd na te zestawy jest. Nie da się tego zaprezentować dokładnie w takim omówieniu, jak to tutaj robię w tej chwili. Natomiast jeśli kogokolwiek zaintrygował ten filmik w jakiś sposób, to zestawy licytowane są dzisiaj wieczorem. Aukcję zaczynamy o 17:30. Zestawy są ostatnim działem. Warto poświęcić dłuższą chwilę na przejrzenie ich zawartości, gdyż może to zaprocentować i być może zapoczątkowaniem fajnej kolekcji, być może zostawieniem czegoś w kolekcji, a sprzedaży reszty, tak żeby się sfinansowało to, co zostanie, a na pewno fajną przygodą numizmatyczną. Też kończąc jeszcze, ostatnie zdanie. Proszę Państwa, najfajniej się zbiera, jeśli pracuje się z rzeczywistym materiałem numizmatycznym. Ciężko mieć pogląd na tenże materiał, jeśli kupuje się czasami sztuka po sztuce coś w dużych odstępach czasu, czyli zbiera się ten zbiór z pojedynczych sztuk przez dłuższy okres. Łatwiej złapać bakcyla, czy zrozumieć dany okres, jeżeli dostajemy od razu jakiś lot materiału z danego tematu. Jeśli nawet jest ten temat dla nas zupełnie nowy, to on nas wtedy zaintryguje. Zaczynamy go sami rozkładać, zaczynamy szukać na ten temat informacji i zaczynamy go rozumieć, czyli do nauki nie ma nic lepszego niż kupienie tak naprawdę zestawu. Ja, proszę Państwa, pamiętam, jak w początkowych okresach swojej działalności numizmatycznej, już handlowej, gdy no, w sposób naturalny te zainteresowania i przedmiotem handlu stanowiły monety względnie współczesne, czyli XX wiek bardzo nieśmiało, wtedy XIX wiek. Z dużą radością kupiłem 2 czy 3 zestawy od użytkownika na Allegro, którego login pamiętam do tej pory, mimo że to był gdzieś rok 2000, pewnie pierwszy. Monet, które były opisywane jako zestaw drobnych monet Starej Polski do samodzielnej identyfikacji. Użytkownik nic nie pisał więcej na temat tego, co tam jest. Na kubkę było nasypane ileś monet. Część odłamkami, część pokruszona. Zestawy nie były duże, po kilka, kilkanaście sztuk, ale pamiętam, jaką miałem wtedy frajdę, gdy te zestawy do mnie przyszły i gdy sam próbowałem rozbić, co to za monety on mi przysłał, co to jest. Działało wówczas Café Allegro, czyli to, z czym sobie poradziłem, spędzając długie godziny, wertując katalogi, wtedy jeszcze internet nie był tak pełen informacji jak teraz, to rozszyfrowałem. Rzeczy, których nie wiedziałem, jak ugryźć. Zrobiłem zdjęcia, opublikowałem na Café Allegro. W odpowiedziach od razu się okazało bardzo szybko, co to jest. No, z dzisiejszego mojego punktu widzenia te moje wtedy zapytania były banalne, dotyczyły bardzo prostych rzeczy, ale w ten sposób się sporo nauczyłem. I owszem, te monety były wtedy znikomej wartości, ale nauczywszy się sprzedawcy na sztuki, ja też na pewno nie dołożyłem do tych zestawów, myślę, że nawet na nich zarobiłem sprzedając, ale została duża ilość wiedzy. Także pod tym kątem też polecam przejrzenie zestawów, zabawę w licytacji w ten sposób, gdyż to kupno zestawów, pomijając aspekty handlowo-inwestycyjne, może być najlepszą metodą na złapanie bakcyla kolekcjonerskiego numizmatycznego. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia wieczorem na aukcji, przynajmniej elektronicznie, bo części aukcji się nie prowadzimy, natomiast część zestawów będzie prowadził pan Marcin Żmuzin od nas z firmy, także jego Państwo zobaczą fizycznie na wizji. Do usłyszenia, do zobaczenia.